Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Jak już widzieliście, wczoraj wstawiłem konkurs. Konkurs odnośnie mini puszki. Oczywiście nie tej, co tam są z tyłu, bo one są otwarte. Do wygrania będzie puszka zamknięta z kartami, z jedną limitką, nie wiadomo jaką. Chodziło o to, że musicie podać dokładnie dwa wyniki. Dzisiaj będzie pierwszy mecz Real Madrid PSG, jutro będzie drugi mecz Bayern Monachium Arsenal. Miałem zrobić dwa mecze w jednym dniu, ale przetrzymam was trochę, bo może akurat ktoś trafi ten wynik i będzie czekał jutro na drugi mecz. Także bardzo was też proszę, żebyście po tym filmie nie pisali już więcej komentarzy, w sensie swoich tam typów, bo jeżeli zobaczę, tam oczywiście wyświetlone jest o której i to i tak dalej, wtedy automatycznie będę usuwał komentarz. Jeżeli nikt z was nie wygra, że w sensie nie trafi ani jednego meczu, ani drugiego, puszka przejdzie na następny mecz. Teraz zrobiłem trochę utrudnienie, w sensie, że są dwa mecze, później już będzie tylko jeden mecz i jeden wynik. No i jeżeli ktoś znowu nie trafi, to puszka przejdzie dalej. Tak sobie będzie szła. No aż w końcu ktoś trafi, co nie? Dobra, koniec gadania, lecimy. Mecz Real Madrid PSG. Aha, jeszcze tak. Jeżeli wpadnie karta duet, to ta karta liczy się jako jeden gol, nie jako dwa. Tak sobie ustaliłem i tak już ma być. Czyli jak wpadnie jakiś duet, powiedzmy, pomocników z Realu Madryt, to jest jeden gol, a nie dwa. Dobra, lecimy. Rodić, bazóweczka. O, jest pierwszy gol. Carvajal, Real Madryt prowadzi już w pierwszych minutach. No pięknie. 1-0. Karty sobie zostawimy na koniec. Odwrócone. Silva. Dobra, może będę patrzył tutaj na loga, żebym się nie pomylił. Tu mamy kodzik. Pierwszą kartą chyba specjalną. O, jest proszę zawodnik meczu. No. Dobra, tu sobie postawimy kartę specjalną. I tu już jest FC Porto. Tu już widać druga karta specjalna. Ale tutaj nie chodzi w tym filmiku o karty specjalne. Tylko, oj, ale co rozdarłem. Tylko oczywiście o dane drużyny. Czyli Real Madrid i PSG. Na razie prowadzi Real. I lecimy dalej. Tutaj nie mamy nic. O, przepraszam, to pewnie Żanka. I jest, proszę bardzo. I jest 1-1. David Luiz strzela bramkę na 1-1. Lecimy dalej. Tutaj nie mamy nic. Tutaj też nie. Dobra, zrobimy to tak. I tu mamy karty gwiazdy i tutaj jest kolejna karta specjalna, Mandzukić na zawodnik meczu. Dobra, oni oczywiście nie biorą udziału w tym meczu. Zostały jeszcze 4 saszetki. Oczywiście mecze będę rozgrywał 6 saszetkami. Tak samo drugi mecz również rozegram 6 saszetkami. Tu mamy Rooneya, kapitana Manchester United. Kolejny zawodnik Manchesteru, Blind. No to nie ten mecz. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, jakie byście chcieli kolejne mecze, ale te, które będą, w sensie naprawdę. Tops się trochę spóźnił. Trochę meczy już przeleciało. No trudno. Ale będziemy się bawić. Ja lubię. O, proszę, James Rodriguez. Karty gwiazdy. Jest 2-1. 2-1. No ciekawy jestem, czy ktoś tam w ogóle już trafił. Zawodnik meczu. Tutaj już nie. 3 saszetki. Druga połowa się zaczyna. Real Madrid prowadzi już 2-1. Dobra. I co my tu mamy? Tutaj nie ma nic. Ani Real, ani PSG. I proszę bardzo, co za mecz. Jest 2-2. Lavezzi. Ależ nieźle idzie. No, jedziemy dalej. PSV. Nie ma gola. Galatasaray. Tutaj nic. O, ej, czekajcie. Ale akcja. Tu nie było żadnej karty specjalnej. O kurde. Mieliście coś takiego? No dobra, trudno. Pusty przebieg mi się trafił. Kiedyś w Panini takie coś się zdarzało, a teraz widzę, że w Topsie też. Znaczy w Topsie też się zdarzało. W Bundeslidze, pamiętam. Dobra, nieważne. To jest mecz.
Ale szkoda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nie ma nic. Manchester United. Jest coś odwróconego. CSKA Moskwa. Nie czytam ten, bo patrzę tutaj na loga, żeby się nie pomylić i nie przeoczyć czegoś. Arsenal. No, ten pan będzie jutro grał. Może jutro strzeli. Pamiętajcie, Walcott. No i tutaj już też wiadomo, że to nie będzie ani jeden, ani drugi. Tutaj mamy duet pomocników Witzel i Garcia. O, została ostatnia saszetka. Jest 2-2. No i czy Real Madryt, czy PSG strzeli bramkę na wagę złota? Czy zakończy się mecz remisem? Aż będę ciekawy, sprawdzę sobie, czy ktoś obstawił taki mecz, taki wynik. Dobra, 6 strzałów i uwaga, jedziemy. Końcówka meczu, tutaj nie ma nic. I patrzcie, Trapp strzela bramkę. Bramkarz wyszedł z bramki i strzelił, ale pięknie. No nieźle, 3-2. Dobra, tutaj już i tak wiadomo, że to nie będzie żaden zawodnik z jednej ani z drugiej drużyny. Jest to oczywiście Bayer Leverkusen, Wendel i Bert. Jest to tutaj, jest to duet pomoc obrońców, przepraszam. No i co? Zostały jeszcze trzy karty. Trzy. No i uwaga, czy Real Madryt wyrówna, czy przegra ten mecz? O, czekajcie, bo coś nie mogę złapać ostrości. Dobra, mamy CSKA. A tu jest Rico, tutaj nie ma nic. I uwaga, uwaga, uwaga. I Arsenal, Petr, Czech i nie ma. I Real Madryt przegrywa. Przegrywa z PSG 2-3. No kurde. Jakby liczyć tą kartę specjalną jako 2, to by był remis, nie? Ale tak się nie bawimy. Mają być karta 1 i 1 gol. James Rodriguez i Dani Carvajal strzelają dla Madrytu, Realu, a dla PSG bramkarz w ostatnich minutach praktycznie Trapp strzela na 3-2, Lavezzi i David Luiz. Dobra, jest 3-2 dla PSG. Ja sobie idę zaraz sprawdzę, czy ktoś trafił już taki wynik. I powtarzam jeszcze raz, bardzo proszę, żebyście po tym filmie nie wpisywali już komentarzy. Jak się bawimy, to się bawimy. Jeżeli nikt nie trafi teraz ani tego meczu, ani drugiego, no to puszka przejdzie na następny mecz i wtedy już będzie tylko jeden mecz, a nie dwa. Czyli jeden mecz, jeden wynik. I wtedy większe prawdopodobieństwo, że ktoś z Was trafi. No chyba, że ktoś trafi. Jestem ciekawy. Już lecę zobaczyć, czy ktoś obstawił 3-2, chociaż gdzieś widziałem jakieś wyniki 3-2, ale nie wiem, czy to było dla Realu Madryt, czy dla PSG. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli chcecie, oczywiście będzie więcej tych meczy już takie, które będą lecieć i wtedy ja sobie je też będę robił, tak jak to robiłem zawsze. No trochę cofnąłem się po prostu do tyłu. Te mecze już były, no ale wiadomo, tops. Troszeczkę przygrał w ciula i się spóźnił z tym wszystkim, dlatego co? Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, o, przepraszam, pa, pa.